Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Wykonujemy oczywiście zadanie dla Rana Inveila, ponieważ nic nie ma za darmo, mimo że zapłaciliśmy 15 tysięcy sztuk złota ciężko zarobionych. Przy okazji może dowiemy się nieco więcej o tej całej wojnie gildii. Uważaj to za zrobione. Tutaj zapewne spotkamy Mook. Stańmy jakoś sensownie, w miarę. Jestem gotów. Tak? Tak. Mam nadzieję, że będzie warto. Mam dobry wzrok. Piękna ta nocka i miło tak siedzieć tu w porcie, wdychać zapach połowów. Tyś zapewne jest Krwawy Joe. Aran mówił, że cię tu przyśle. Tak to ja, ty zaś zapewne jesteś Mook. To właśnie ja. Cholernie miło jest mieć jakieś wsparcie za plecami, co nieco na twój temat mi się o uszy obiło. Zaczynają o tobie mówić jako o śmiałym łowcy przygód. Dzięki, staram się. Co taki bohater robi jako stróż ładunków dla Arana? To tylko droga, która wiedzie mnie do przyszłej chwały. Cieszę się, że ja też mam swoją rurkę w tej twojej epopei. Możesz mi powiedzieć, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że widziałem, jak jeden człowiek przechodził tu już 4 razy. Za każdym razem wyglądał nieco inaczej, ale ja wiem, że to ten sam. Skąd wiesz? Wiem, bo już długo siedzę w tym fachu, Krwawy Joe. Obserwowałam go z cienia cały długi dzień. Zauważyłaś w nim coś dziwnego? Może po prostu mieszka nieopodal. Badał teren i spoglądał na mnie. Skoro już tu jesteś, przypilnujesz produktu, ja zaś postaram się wydobyć odeń jakieś informacje, jak tylko go znowu zobaczę. Doskonały plan. Jeśli to ten człowiek, o którego nam chodzi, to nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Wow. Zaraz poznamy odpowiedź, oto znowu nadchodzi. W nocy wygląda inaczej, jakoś tak strasznie. Zaczekaj tu, dowiem się, o co tu chodzi. Witaj przychodniu, piękna noc na spacery, nieprawdaż? Mook, szukałem cię. Któż to zwraca się do mnie jak do starej znajomej? Znam cię dobrze, Mook, gdyż długo cię obserwowałem. Doprawdy, a w jakim celu? Zaprawdę, moja piękna, oto czas, abyś porzuciła to życie. Pilnowanie szkód wyrządzonych przez innego człowieka to nie jest dla kobiety sposób na życie. Masz prawo do swojego zdania, ale ja dokonałam wyboru i wolę pozostać tu, gdzie jestem. Nie wybieraj trudnej drogi. I tak się ze mną udasz. Nie oczekuj pomocy od tych wyrzutków. Ich śmierć, jak zapisano w gwiazdach, wypełni się dzisiaj. Do mnie, Krwawy Joe, zdrajcy są w pobliżu. Oj, jak szybko. Na honor! Za prawo i honor! Niech przeklęta będzie twoja dusza, jeszcze się spotkamy. Gazowy kształt. Dobra, trzeba powiedzieć Aranowi, co tu się wydarzyło. To zadanie było dosyć proste. Szkoda, Mook. Niestety. Gdzie było to wejście? Dobra, chyba tędy będzie trzeba iść. A to są harfiarze, sorry. Tędy wejdziemy. To jest moim zadaniem. Honor. O co chodzi? O, już biedna duszyczka zagubiona, nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo ktoś ją szturchnął. Tak? Ach, nie pogardziłbym łykiem szybkiego, krasnoludzkiego trunku, ale kurde, niedługo do pracy trzeba iść. To jest moim zadaniem. Nie ma co szaleć. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Świetnie. A zatem chodźmy do Arana. Znowu kawałeczek drogi do pokonania. Miejmy nadzieję, że podołają. Nie powinno być zbyt trudno. Droga jest dosyć prosta. A może tam poczekacie, ja z nim pogadam. W sumie. Wezmę się za to. Mi do powiedzenia. Poszedłem do portu, ale z przykrością muszę ci donieść, że Mook została zamordowana. To wielka szkoda. Darzyłem ją przyjaźnią. Miałem nadzieję, że dzięki twojej pomocy będzie można zapobiec kolejnym ofiarom. Zbyt wielu moich ludzi zostało ostatnio zabitych lub zaginęło. Wyglądało na to, że napastnicy ją znali, choć ona ich nie znała. To tylko potwierdza to, czego się obawiałem. Ta rywalizująca z nami gildia doskonale zna nasze poczynania. Prawdopodobnie mają informacje od zdrajców, którzy się do nich przyłączyli. Nie możemy dopuścić do tego, żeby odłączyli się od nas następni. Dwóch naszych ludzi, dokładnie Jalos i Keihan, planują opuścić naszą małą społeczność i przyłączyć się do wrogów. Na pewno wydaje się im, że tam będą mieli lepiej. Mają się spotkać z wysłannikiem wrogiej gildii na drugim piętrze oberży 5 dzbanów w dzielnicy mostów. Udaj się tam i udawaj, że jesteś jednym z nowych rekrutów wrogiej nam gildii. Chcę się dowiedzieć, gdzie się znajduje siedziba wroga. Musimy ją odnaleźć. Członek wrogiej gildii, który zajmuje się rekrutacją, może przybyć lada chwila, więc lepiej ruszaj jak najszybciej do 5 dzbanów. Możliwe, że nie da się z nimi rozmawiać po dobremu, więc przygotuj się na wrogie powitanie. Wróć do mnie, kiedy już zdobędziesz informacje, których potrzebujemy. Jest pewne, że nadepniemy komuś na odcisk. Bądź ostrożny, Krwawy Joe. Na pewno będę. Martwicie coś jeszcze? Nie chcę wcale komplikować sytuacji, po prostu martwię się, z kim możemy się zmierzyć. Nie zamierzam cię powstrzymywać. Zrobimy co do nas należy, kiedy nadejdzie czas. Na honor! W sumie możecie już wracać. A więc znów odwiedzimy dzielnicę mostów. Właśnie tak jak było napisane przed chwilą w dzienniku, szkoda Mook. Miałem wrażenie, że mógłbym się z nią zaprzyjaźnić. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Jak sobie życzysz. Tak? Co jest moim zadaniem? Tak się stanie. Z zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Na honor! Musisz się bronić. Nie ma problemu. Czekam. Z chęcią powalczymy. Jestem gotów. Tak sądzę. Tak? Uciekaj, albo gin! Solidne uderzenie. Tak? O proszę, rzuciła. To jest moim zadaniem. Za prawo i honor! Błyskawice. Uważaj, proszę, proszę. Pięć dzbanów. Czekam na twe słowo. Na honor, tak? Życie nocne, nikomu nie obce. rozbrzmiewa echem po starych, pożółkłych budynkach dzielnicy mostowej. Tak się stanie. Róża Pąsowa zawsze ma czas. Minie dużo czasu, zanim pójdzie spać. Przed ruszeniem w drogę należy zebrać dużo. Tu ich nie ma. Może są na górze. Uważaj to za zrobione. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Zrobię, co w mojej mocy. Ercias jakiś. Dalej się da wejść. Niby można by to tutaj, kurde, okraść. Jestem biegły w sztuce uników. Jak już tu jesteśmy. Nie ma pułapek? Potrafię też zatańczyć na ostrzu noża. Niewidzialny myśliwy. Haha, jednak się opłaciło ukraść. Co nieco. To jest moim zadaniem? Tak. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj całkiem spoko komplet. Łuska czerwonego smoka, znaczy co? No, zbroja z czerwonego smoka. I tutaj nasza koleżanka ma smoczy hełm oraz tarczę ze smoczych łusek +2, a my również dzierżymy w dłoni Peridan +2, który zadaje podwójne obrażenia smokom. W sumie cały czas go mam w ręku. Mógłbym to już chyba zmienić. Albo zmienię. Albo zostawię. Trakos się gorszy jest. Dobra, niech będzie tak jak jest. Ty, kolego, czy my ciebie szukamy? Zrobione. Mówiłeś coś? Co? Yoshimo? Myślałem, że nie żyjesz, naprawdę. Ja, martwy, nie wiem skąd wziąłeś te informacje, przyjacielu, ale z pewnością nie pochodzi z wiarygodnego źródła. Na honor! Świetnie! Czekam, już tam jestem. Informacje o jego śmierci były mocno przesadzone. Twoja gadanina zaczyna mnie irytować. Kim jesteś? A niech to, wiedziałem, że będą mnie śledzić. Odpuść sobie, Jailosie, może są tu z tego samego powodu co my. Dużo mówili o jakiejś zamianie. Hej, chyba tak. Ej ty, co tu robisz? Mów, ale szybko. Jestem tu, żeby zabić kilku zdrajców złodziei cienia. Nie widziałeś ich gdzieś tutaj? Och, bawisz mnie. Myślisz, że będziemy tu tak leżeć i czekać, aż nas zabiją. Zabieram się stąd, jak tylko nadarzy się ku temu okazja. Zabij ich, zanim zjawi się tu Gracen, albo nigdy nas nie wezmą. Kejhan, ale z ciebie idiota. Słucham twych poleceń, przyjacielu. Tak? Potrzebujesz mojej rady, tak? Ha. Załatwmy to szybko i boleśnie. Torm przybywa po ciebie. Ładnie go tam polecę. Pozamiatane. Ktoś idzie? Gdzie mam? Jestem szybki jak błyskawica. Co to ma znaczyć? Usłyszałem waszą kłótnię z ulicy. Jak on się nazywał? Kurde, zapomniałem. Gratin, Gravis, Gralen, Gracen, Gravy, Gracel. Chyba Gracen? Nic, Gracenie, tylko mały problem z jakimiś szpiegami, zanim mogliśmy się spotkać. Rozumiem. Cóż, w takim razie to zamieszanie jest uzasadnione, choć nie powinniśmy tu czekać zbyt długo. Twoje nowe spanie będzie pod dzielnicą cmentarną za niebieskimi kamiennymi drzwiami. W takim razie czas na nas. Pozdrów od nas Lassala. Nie powinniście znać tego imienia. Nie jesteście tymi, za których się podajecie. Zabiję was, zanim zdradzicie, czego się tu dowiedzieliście. Co jest moim zadaniem? Zabierze się śmierć! Lassala to był ten, którego zabiliśmy. Dobra, pozabijaliśmy parę osób. Mikstura niewrażliwości, notatka informatora. Miecz oburęczny +2 na sprzedaż będzie. Tak jest. Otrzymałeś wszystkie fundusze potrzebne do twoich zadań, więc musisz działać niezwłocznie. Pieniądze, jakie zaoferowaliśmy grabarzowi, z pewnością wystarczą, by trzymać go z dala od krypt. Należy także zapłacić eksterminatorom, by nie polowali na pająki. Jeśli znajdą tę przeklętą pajnę i jej popieli, to znajdą także nas. Dokładnie zastosuj się do tych instrukcji, Lassala. Ten grabarz to jest, kurde, ma przechlapane. Okej, więc już wiemy, gdzie jest siedziba. Gildii wrogiej. Chodźmy powiedzieć wszystko. Nie zwlekając, już nie będę tam przetrzepywał tych następnych pokoi z ich dóbr. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy znowu jakichś wampirów, które będą chciały nam zajść drogę. Tylko pies. I jakaś dziwka. Będziesz zadowolony, wiemy, wszystko musimy za nich robić, tak czy siak. A kasa na co poszła? Czekam na twe słowo. No cóż, Doki. Tak się stanie. Dobra, nie będzie tędy. Uważaj to za zrobione. W sumie co za różnica. Dobra, wyślę jednego. Skoro trzeba szybszy jest. Zrobić. No, tak powinni biegać wszyscy. Co masz mi do powiedzenia na temat Jailosa i Kajhana? Wysłannik wroga i dezerterzy nie żyją. Mówili coś o dzielnicy cmentarnej. Dzielnica cmentarna, powiadasz, na pewno założyli swoją siedzibę w kryptach, które znajdują się pod ziemią. Biorąc pod uwagę ich mroczną naturę, wcale mnie to nie dziwi. Nie tylko wy byliście zajęci ostatniej nocy. Przywódczyni rywalizującej z nami gildii, Bodhi, zaatakowała naszych ludzi. Bodhi na pewno jest wampirzycą, a podejrzewam, że wiele jej sług także. Nadszedł czas na kontratak, żeby ochronić naszych ludzi i całe miasto. Idź do dzielnicy cmentarnej i odszukaj ich kryjówkę. Pod grobami, w pobliżu których nasz szpieg wytropił jedną ze sług Bodhi, znajduje się sieć katakum. Zaraz na północ od jamy pająka znajdziesz niebieskie wrota. Wrota są zbyt ciężkie, żeby otworzył je śmiertelnik, ale wampiry na pewno nie mają z tym problemów. Zakładam, że masz jakiś pomysł, jak je otworzyć. Chyba nie oczekujesz, że zacznę w nie po prostu walić głową. Wyślę maga, który będzie tam na was czekał i który pomoże wam w otworzeniu wrót. Masz te kołki, na pewno ci się przydadzą, jeśli naprawdę chcesz raz na zawsze skończyć z tymi bestiami. Kiedy już uda ci się zniszczyć zło, które sobą reprezentują, wróć do mnie, a wypełnię naszą umowę. Spisz się dobrze, a może jeszcze tego ranka zobaczysz się z Imoen. Co ty na to? Mam wrażenie, że mnie zwodzisz. Prosisz o coraz to nowe przysługi, ale sam od siebie nie dajesz prawie nic. Daję ci wszystko, co mogę i dotrzymam swoich obietnic. Ta rywalizująca z nami gildia jest dla nas poważną przeszkodą i trzeba się nią zająć. Zrozum, moje intencje są uczciwe. Dzielnica cmentarna nie znajduje się daleko stąd. Idź tam, a zobaczysz, jak potrafię okazywać wdzięczność, gdy stamtąd powrócisz. Powodzenia, Krwawy Joe. A więc musimy wyciąć w pień wampiry dla naszego przyjaciela. Rana Inveila. I wtedy dopiero pomoże nam odnaleźć naszą kochaną Imoen. W sumie 15 tysięcy to nie jest też tak dużo, jak przynajmniej jak dla mnie. A więc gdzie? Do dzielnicy cmentarnej. Tak. Daj mi jakąś wskazówkę. Tak. Będzie walka z wampirami nas czekała. Dostaliśmy także kołki drewniane. Co to by wampiry raz na zawsze pokonać? Świetnie. Do niższych grobowców. Wejdziemy sobie tędy może. Zrobione. Muszą mieć nerwy ze stali nasi bohaterowie. Czeka tu również Wikonia. Jakoś chyba najlepiej czuje się, najbezpieczniej czuje się wśród martwych. A więc wejdźmy. Zamknięte. Czekam. Otwórz. Jeśli pamięć pozwoli. Yoshimo się zgadza. Drzwi są zaryglowane z drugiej strony. Jak sobie życzysz. Aha. A więc musimy dostać się tam inną drogą. Podejdźmy tędy. Może zajrzymy do krypty przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Co ty znasz? Może coś ciekawego tu się znajdzie. Na honor tak się stanie. Naturalnie zamknięta. Tak sądzę. Będziesz tuż za mną, prawda? Tak. Uważaj to za zrobione. Zwój magicznego pocisku. O nie. Najbardziej podstawowy czar na świecie. Dobra, te drzwi muszą być otwarte, inaczej mamy problem. Tak się stanie. Lepiej. Jestem biegły w sztuce. Wykrywanie pułapek. I zwiat. Co jest, nie mogę? Czemu? What the fuck? O proszę, ta zbroja. Nie pozwala mi na to. No to ci dopiero... Tak, bo to przecież jest... No nie, no czemu w sumie? Nie mówi nic takiego. No dobra, to zdejmę na chwilę. Nikt nie, najlepiej mi to zostawić. Fajnie. O nie! Co się stało? Osłabienie. Siła 5. Nie może się ruszyć. To jest moim zadaniem. Dobra, ratujemy go, bo zaraz go wykryją. Te pająki. Będzie kicha. Ty będziesz mieć następnej okazji. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. Dobra, przeszło mu. Na honor! Potrzebujesz mojej rady? A jednak była pułapka. Tak? Zrobię co w mojej mocy. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. Czekam. Żadna sprawa. A się wpatolił na tę pułapkę, kurde. Tutaj mogą być, to może ja jednak nie będę tego zwiadu robił. Bardziej się tych pułapek teraz obawiam. Co jest moim zadaniem? Tak. Na honor, tak. Gdzie mam zademonstrować tak? Moją wiedzę Świetnie. I umiejętności? Co by tu nie było, damy temu radę. Żeby tu nie było, damy temu radę. Solidne uderzenie. Na torma, powalę cię. Co jest moim zadaniem? Jeśli pamięć pozwoli. Myślę, że pozwoli. Dobra, mamy wszystko. Zrobione. Tutaj jakieś kurde... O, jak wyskoczyły na mnie jakieś... Pająk upiór. Tutaj chyba będziemy bili... kogoś związanego z pająkami. A wejdźmy. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać mrocznej matce. Fajna. Tu spoczną wasze ciała, intruzi. Nie zbudowałem tego sanktuarium po to, żebyście przechodząc zniszczyli je. Poznajcie gniew pajęczaków boskich ośmianogów. My pająki przerwijcie jedzenie. Nowe ofiary czekają. Brońcie swego domu. Aha, taka faza. Okej, to zrobimy to tak. Pająki na pewno lubią ogniste kule. O co chodzi? Co ty znasz? A w nią postrzelamy. Wskazówkę. Ach, jednak się kurde przysunęło. Dobra, to trzeba jednak to tak zrobić. Jestem gotów. Tak sądzę. Kurde, biją mi mojego maga do jasnej. Ekstra. Jestem biegły w sztuce. Co, ona nie żyje, nie? Co jest moim zadaniem? Tak? Obro jest dziś po naszej stronie. W sumie żaden problem, jakieś takie małe pajączki. Ale mak to wiadomo, że może dostać łatwo. Bęcki. Jak sobie życzysz? A jeszcze mi zatruło tego durnia. Daj mi jakąś wskazówkę. Raz, dwa. Chodź. Dobra. Na honor. Tak się stanie. Czekaj. Tak? Figurka czarnego pająka. Właściwości ładunków. Przyzwanie Kit Hicksa raz dziennie. Na godzinę. Pająk potrafi w trakcie walki pojawić się i znikać. Posiada także umiejętności zaplątania w pajęczynę, dzięki której może wystrzelić strumień sieci w stronę jednego celu, wiążąc go na 2 rundy. Atak Kit Hicksa zadaje 1K8 obrażeń kłutych. Liczba ataków wynosi 3-2 na rundę i są one trujące. No dobra. Okej. Niech będzie. Szału nie ma. Zobacz, czy tu pułapki nie ma jeszcze, bo nas kurde sponiewiera zaraz. Wleczmy. Bardzo ładnie. A więc nie ma, mówisz? Mam nadzieję, że będzie warto. Kamień Joun. To jest fajne. Fajny jest ten kamień. Ktoś ma na głowie. O, no. Ten ma perłowo-biały kamień. Regeneracja punktów życia 2 naturę. A ten... Bladozielony. Punkty życia plus 10%, tylko plus 1. Ciekawe. Ty co masz? Dar pokoju. Dobry hełm. A dam jemu. Pewnie. O ile może. Jasne. No i dobrze. I 2 zwoje. Ciekawe. Oraz niepodatność na czary. Czar ten zapewnia ochronę przed jedną wybraną szkołą magii. Musi zdecydować się. Żaden czar z wybranej szkoły nie będzie mógł zaszkodzić magowi, ani też mu pomóc. Dotyczy to także czarów kapłańskich. Okej. Tak? A więc przy okazji, szukając siedziby wampirów, wycięliśmy w pień pająki i ich kapłankę. Ciekawe, czy tutaj da się odpocząć. Udało się. No i cóż, w takim razie pozostaje nam kontynuować nasze poszukiwania krypt wampirów. Oczywiście zrobimy to już w następnym odcinku, także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.